Cześć, jestem Natalia i mam 19 lat. Mój świat, dosłownie i przenośni, kręci się wokół wsi. Podkarpacka wieś Pstrągowa to moje miejsce na ziemi, wczoraj, dziś i jutro. Tutaj znajduje się mój dom, tutaj podziwiam piękne krajobrazy, tutaj spotykam wspaniałych ludzi i właśnie tutaj pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym. Specjalizujemy się w hodowli bydła mlecznego, latem utrzymywanego w systemie pastwiskowym. Posiadamy również przydomową pasiekę, a wokół niej uprawy polowe roślin miododajnych, gryki, faceli czy słonecznika ozdobnego. Dla mnie życie na wsi kojarzy się także z aktywnym udziałem w działalności organizacji jak Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej. Doceniam bogatą tradycję oraz znaczenie tych organizacji dla polskiej wsi. Swoją przyszłość wiążę życiem na wsi. Pragnę podtrzymywać tradycje rodzinne i rolnicze, aby przechodziły na kolejne pokolenia. Aktualnie jestem uczennicą klasy 4 Technikum Rolniczego z Nowosielca, gdzie przygotowuję się do pracy w wybranym zawodzie. Wybrałam tę szkołę, ponieważ nauka w niej pozwoli mi zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności do prowadzenia rodzinnego gospodarstwa rolnego. Zaznaczę, że moja szkoła posiada piękną historię i tradycję. A tutaj mojej szkoły jest to, że jest ona prowadzona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, co sprzyja jej szybkiemu rozwojowi z korzyścią dla uczniów kształcących w zawodach branży rolniczej. Na Podkarpaciu jest mnóstwo miejsc umożliwiających aktywny wypoczynek w pięknych krajobrazach przyrody. Widzę wielką szansę dla rynku produktów w pełni ekologicznych. W ten sposób dbamy o zdrowy styl życia. Na zakończenie chciałam dodać słowo o mojej przeszłości i o mojej przyszłości. Na wiosnę 2022 roku nasze rodzinne gospodarstwo zostało dotknięte klęską pożaru. To doświadczenie jedynie wzmocniło moje przekonanie, że nadal chcę pozostać na wsi. Dziś wiem, że chcę ukończyć technikum rolnicze i zdać maturę, a następnie przejąć gospodarstwo rodzinne i zmodernizować je. Moim marzeniem jest mała mleczarnia, w której będę wytwarzać sery, masła i inne produkty mleczne dla siebie, rodziny i dla potrzeb lokalnego rynku.